Akademickie Radio Campus. Efekt sieci. Słuchacie efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Według badań już co drugi Polak aktywnie i regularnie korzysta z mediów społecznościowych. Na samym Facebooku mamy ponad 18 milionów Polaków. No każdy z nas przeciętnie w miesiącu daje trzy komentarze, 11 polubień i jedno udostępnienie. I o tym, co te dane mówią o nas, jak komunikujemy się na portalach społecznościowych, jak wygląda nasz język i też jak składamy sobie życzenia na Facebooku, porozmawiam z naszą dzisiejszą znakomitą gościnią, a jest nią doktor Izabela Ławecka z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Cześć Iza. Cześć, dzień dobry. I zafascynuje mnie temat twojej pracy. Od razu zdradzę, że pisałaś doktorat o życzeniach na Facebooku. Temat z pozoru błahy. Ale jak się okazuje, może nam wiele powiedzieć o tym, jak się komunikujemy, jak mówimy, jak piszemy do siebie. A zatem zacznijmy od początku. Czy ta nasza komunikacja w mediach społecznościowych, czy też w sieci jest jakaś inna niż ta, którą teraz prowadzimy ze sobą tutaj siedząc w studio? Więc komunikacja sieciowa przede wszystkim wyróżnia się Ogromną dynamiką. Jej ewolucja następuje już nawet nie z dekady na dekadę, ale z roku na rok w znacznie szybszym tempie. To jest bardzo duże wyzwanie dla badaczy, ponieważ badania bardzo szybko się dezaktualizują. To, co dzisiaj powstaje w badaniach, za jakiś czas może okazać się przedawnione. Komunikacja sieciowa jest Przeniesieniem tej komunikacji realnej do świata wirtualnego. W komunikacji sieciowej bardzo dużą rolę odgrywa odbiorca. Odbiorca został tutaj nazwany użytkownikiem, jest on czynnym twórcą tych mediów, więc nadrzędna Rola nadawcy zostaje tutaj przeniesiona w kierunku odbiorcy, i to wokół odbiorcy toczy się ta cała gra. I też co ciekawe, jest bardzo płynna wymiana ról nadawcy i odbiorcy, więc odbiorca bardzo szybko może zostać nadawcą. Co też za tym idzie? Odbiorca może zostać twórcą, a przecież sieć sprzyja rozwijaniu twórczości. Każdy może zostać blogerem, youtuberem. Ta twórczość jest bardzo łatwo rozpowszechniana, ma bardzo duży zasięg. Ponadto myślę, że ta komunikacja internetowa, tutaj kluczowe jest, aby określić, czy ona jest bardziej komunikacją pisaną czy mówioną. To właśnie to, na co zwróciłaś uwagę. Nasza bliskość tutaj, czy bliskość w kontaktach twarzą w twarz, jest problematyczna w sieci, bo tak naprawdę jej nie ma. I znów ta komunikacja sieciowa okazuje się być hybrydą. Hybrydą komunikacji mówionej i komunikacji pisanej. Chociaż dzisiaj, w czasach pandemii, gdy mamy wideokonferencje, wideorozmowy, to dostrzegamy, że ta mowa zaczyna się wybijać, jest bardzo akcentowana też i w sieci, chociaż w komunikacji sieciowej przeważa jednak pismo. I też kolejnym takim, myślę, problemem jest asynchroniczność komunikacji sieciowej. Zarówno w aspekcie przestrzennym, jak i w aspekcie czasowym. No i jeszcze takim jednym problemem komunikacji sieciowej, myślę, że każdy z nas to odczuwa, to jest problem z komunikacją niewerbalną. Czyli uśmiech i niedopowiedziane mrugnięcia okiem. Tak jest. Oczywiście użytkownicy próbują zastępować tę komunikację niewerbalną na różne sposoby, natomiast jej brak jest zdecydowanie odczuwalny. I też bardzo łatwo zauważyć, że komunikacja pisana bez tej możliwości oddania komunikacji niewerbalnej pozostaje często niezrozumiała, zostaje, zostawia duże pole no, takie, które stwarza problemy w interpretacji tych komunikatów. Bo trudno odczytać sarkazm pomiędzy e, trzy kropkami, emotikonami, i wiele tak. burz na Facebooku i na innych mediach społecznościowych właśnie o te kropki i przecinki się pewnie rozegrało. E, Iza, ale spytam cię konkretnie o ten przykład życzeń facebookowych bo tak. temu przyglądałaś się w swojej pracy doktorskiej. Na czym polega ten fenomen? Bo powiedziałaś, że w tej komunikacji sieciowej bardziej zwracamy uwagę na odbiorcę, że on jest dla nas w centrum uwagi, trochę odchodzimy od siebie, ale też, że mamy czas na to, żeby te komunikaty lepiej przygotować w tym asynchronicznym wydaniu. Więc czy w związku z tym te życzenia. Facebookowe można powiedzieć, że są lepiej przygotowane, bardziej trafiają do odbiorcy i są takie bardziej pełne, bo ja mam wrażenie, jak patrzę na te życzenia na ścianach na Facebooku, że to po prostu jest odhaczenie pewnego rytuału 100 lat, 100 lat i właściwie z głowy, więc jak się realizują te założenia, o których powiedziałaś, w konkretnym przypadku życzeń urodzinowych, czy też gratulacji, jakie są składane właśnie na Facebooku? Wydaje mi się, że warto jest rozpatrywać życzenia internetowe jako zupełnie inny akt mowy niż życzenia znane nam z tradycji. Te życzenia wyglądają zupełnie inaczej, ale też jest zupełnie odmienna sytuacja komunikacyjna, która jest charakterystyczna właśnie dla tych życzeń internetowych. Dlaczego w ogóle postanowiłam pobadać życzenia internetowe? Dlaczego właśnie życzenia? Media społecznościowe są nastawione na interakcje, a życzenia jako zachowanie grzecznościowe jest również nastawione na, na te interakcje. Wymaga od taktownego odbiorcy repliki, a zatem to skłoniło mnie właśnie ku temu, żeby powiązać tę interakcyjność mediów z, z wpisaną w życzenia interakcyjność również. Wreszcie życzenia niosą. Ładunek emocjonalny, który doskonale uzupełnia komunikację marketingową, a przecież komunikacja marketingowa jest częścią komunikowania za pośrednictwem mediów społecznościowych. Te właściwości aktu życzeń znakomicie dopełniają tę komunikację marek. I życzenia sprawiają, że można budować trwałe więzi, a także angażującą komunikację. Także tutaj ten ładunek emocjonalny, który, który życzenia niosą. Przekłada się też na Profity. efektywną tak, komunikację marek ze swoimi fanami. A czy badając e, takie życzenia, e, patrzyłaś też na etykietę, na tę etykietę internetową? No, właśnie, powiedziałaś o tej responsywności czy odpowie odpowiedziach na życzenia. Czy to jest tak, że pod każdym 100 lat pojawia się dziękuję i można policzyć, z jaką częstotliwością e, te podziękowania zwrotne następują? Czy już rzeczywiście tak nas powszechniały te życzenia e, w sieci, że nie zwracamy uwagi na tę etykietę czy na te elementy? To jest bardzo ciekawe pytanie, i zaskakującym wynikiem mojej pracy było spostrzeżenie, że nie zawsze przy życzeniach internauci odpowiadają na nie podziękowaniem. Bardzo często zdarza się tak, że życzenia wiążą się z innymi aktami mowy, czyli z podziękowaniami, z komplementami nawet życzenia też pamiętajmy, że w poście pojawiają się i zdjęcia. I często jest tak, że życzenia zostają wówczas zignorowane, a tak naprawdę zostaje ta replika jest związana ze zdjęciem, czyli tutaj na przykład pojawiają się komentarze dotyczące samego zdjęcia i komplementy. I zdarza się też tak, że internauci odpowiadają na życzenia, które. Które wymagają na przykład symetryczności, bo z okazji Bożego Narodzenia, czyli kiedy te obie strony są równorzędnie traktowane i mogłyby zostać. Obdzielone odbior... życzeniami. Tak? Obdzielone <laughs> życzeniami. To zdarza się tak, że odbiorcy życzeń po prostu dziękują, ale już nie odpowiadają na te życzenia życzeniami. Więc to też były takie ciekawe obserwacje dotyczące tego zjawiska. A czy można wyróżnić jakieś prawidłowości w tych życzeniach, na przykład, że kobiety są bardziej wylewne, albo wręcz przeciwnie, że bardziej oszczędne? Badania pokazują, że kobiety akurat na mediach społecznościowych części klikają w reklamy personalizowane, więc są być może bardziej zaangażowane czy podobne trendy, nawet niezwiązane z płcią, ale z jakimiś innymi aspektami naszej aktywności. Obserwuje się również w przypadku życzeń. Tak, jeżeli chodzi o podział na kobiety i mężczyzny, to tutaj zauważalne było stosowanie emotikonów. Kobiety znacznie częściej używają właśnie wszelkich form graficznych w swojej komunikacji. Natomiast te dysproporcje nie były aż tak olbrzymie, ale rzeczywiście dało się to zauważyć. Z takich obserwacji również można, można spostrzec, że życzenia składane w relacji asymetrycznej, czyli wtedy, kiedy jedna strona jest odbiorcą tylko życzeń, na przykład z okazji urodzin, to wówczas te życzenia charakteryzują się ogromną oszczędnością wyrazu ekonomicznością, są bardzo skrótowe często właśnie pojawiają się same emotikony. I to może też świadczyć o zmierzaniu w kierunku kultury uczestnictwa, czyli zaznaczamy po prostu swoją obecność, dajemy znak, że, że jesteśmy, natomiast nie liczy się już tak bardzo sama forma i treść tych życzeń. Zupełnie inaczej było w typie relacji symetrycznej, wtedy gdy obie strony są równorzędne. Czyli w przypadku Bożego Narodzenia, Na Wielkanocy i innych świąt, tak? tak jest. Wtedy te życzenia były nieco bardziej kreatywne. Wtedy... Użytkownicy wykazywali się większą kreatywnością, te życzenia były nieco bardziej rozbudowane. Tutaj być może można doszukiwać się wytłumaczenia tego strukturalną budową tych postów. Jeżeli chodzi o komunikację w typie symetrycznym, wówczas te posty są wyróżnione graficznie, pojawiają się na tablicy aktualności, tworzą taką odrębną jednostkę tekstową. Inaczej jest natomiast w typie relacji asymetrycznej, wówczas te życzenia są w formie komentarzy dodawanych pod postem w wątku rodzinowym na przykład. I wtedy one giną, te poszczególne życzenia giną pośród pozostałych życzeń, więc może tutaj internauci wykazują się większą kreatywnością, dlatego że te ich posty będą są bardziej widoczne. zauważalne, będą bardziej widoczne. Co ciekawe, w komunikacji z markami internauci wykazują się jeszcze większą kreatywnością, czyli składają życzenia abstrakcyjnym markom, bardzo rozbudowane i wręcz spersonalizowane. To jest bardzo intrygujące, dlaczego tak się dzieje? Poczekaj, poczekaj. To znaczy, że wybieram sobie firmę na Facebooku i znajduję czy, czy w innych mediach komunikacyjnych znajduję jej profil i składam tej marce życzenia? A skąd wiem, kiedy jest święto takiej marki i komu składam te życzenia jako użytkownik? Bo o ile znajomym, to, to, to stoi za, za, za tym awatarem twarz, ale, ale w przypadku abstrakcyjnych marek to poza celem finansowym, czyli może jakimś rabatem, który może spłynąć na użytkownika, jaki jest cel i sens w takich życzeniach składanych markom abstrakcyjnym? W mediach społecznościowych oprócz naszych znajomych z rzeczywistości mamy też obserwowane marki i to jest zjawisko bardzo częste, że obserwujemy jakieś marki ulubione czy takie z którymi chcemy być na bieżąco, na przykład z jakimiś akcjami promocyjnymi itd. Wtedy taka marka oczywiście w swojej komunikacji publikuje post z życzeniami, bo zbliża się jakaś okazja i wtedy fani w polu komentarzy właśnie wykazują się taką szczególną komunikatywnością i właśnie przekazują swoje życzenia tym markom, odpowiadając na post złożony, na posty, na, na tablicy aktualności tej marki. Ale to jest chyba coś, co <laughs> zdecydowanie różni naszą komunikację w sieci od takiej komunikacji e, poza siecią, bo tam pewnie nie odważylibyśmy się na takie działania, może czulibyśmy się bardziej skrępowani, że to działanie jest bez sensu, no nie chcę takich test stawiać, bo być może to jest bardzo uzasadnione działanie, ale chyba nasza komunikacja pozasieciowa jest bardziej spersonalizowana, prawda? Bardziej nastawiona jednak na tą interakcję tu i teraz. Tak, i też trudno porównywać moim zdaniem tę komunikację sieciową i komunikację w rzeczywistości, jeżeli chodzi o komunikowanie marek, dlatego że takiego komunikowania marek w rzeczywistości nie mamy, więc to są dwie zupełnie odmienne przestrzenie. Dlatego też komunikacja ta sieciowa pokazuje nam nowe zjawiska, których to nie możemy porównać z rzeczywistością. I za swojej pracy też piszesz o różnych modelach komunikowania życzeń na Facebooku czy na tych portalach e, komunikacyjnych. Jakie są zatem te modele? Już mówiłyśmy o tym, że kobiety stawiają więcej emotikonów, chyba tak odmieniłaś, więc już się poprawię emotikonów. E, mężczyźni być może są bardziej ascetyczni w formie, a jakie inne modele można tutaj wyróżnić? Mhm. Ja w swojej pracy. Pisząc o modelach komunikowania życzeń, wyszczególniłam właśnie model komunikacji tradycyjnej, który odpowiada takiej relacji twarzą w twarz, gdy składamy sobie życzenia, widząc się. Oraz model komunikowania marketingowego, czyli właśnie ten model, którego nie mamy w rzeczywistości. Nowy model, który jest w sieci. W modelu tradycyjnym rozróżniłam typ relacji asymetrycznej i symetrycznej, o czym już wspominałam. Natomiast w modelu komunikacji marketingowej, i zupełnie tego nie planowałam, to wyszło w trakcie moich badań, zaobserwowałam, że można posegregować część życzeń jako życzenia pośredniczące, oraz jako życzenia sterowane. Życzenia pośredniczące pojawiają się wtedy, kiedy nie są publikowane na profilu samego odbiorcy tych życzeń, tylko na profilu innym. Czyli, na przykład, jeżeli jakaś marka wspomina o okazji, która ma miejsce, na przykład Dzień Matki, to wówczas internauci pod tym polem, w polu komentarzy. Piszą życzenia dla swoich mam, czyli użytkowników, którzy nie są dokładnie w tym, w tym miejscu. Być może nawet nie są w sieci, bo są pewnie i takie mamy, które nie mają tego medium społecznościowego, a zostały tutaj jako odbiorcy życzeń. Życzenia sterowane natomiast pojawiają się wówczas, kiedy nadawca wpisu staje się poniekąd takim kreatorem procesu składania życzeń, czyli sugeruje, w jaki sposób te życzenia miałyby zostać napisane, stworzone. I tutaj na przykład mogłyby być to takie komunikaty jak oznaczajcie swoich znajomych, oznaczcie, napiszcie, czego chcielibyście życzyć, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, co mówisz, sprowadza nas, można sprowadzić do wniosku, że ta komunikacja sieciowa, czy też ta komunikacja na, na mediach społecznościowych jest bardzo obfita w różnorodne formy i bardzo aktywna. Czy to znaczy, że my teraz wyłączamy się z tych e, interakcji takich naturalnych e, w świecie realnym i przenosimy się do sieci? Obserwowałaś takie zjawisko rzeczywiście, że ta komunikacja sieciowa jakoś jest teraz większą częścią naszego codziennego komunikowania się? Rzeczywiście komunikacja sieciowa zajmuje bardzo duży obszar naszej dzisiejszej komunikacji. Natomiast trudno powiedzieć, nie wydaje mi się, aby było to na rzecz tej komunikacji w rzeczywistości. Bardzo często jako zagrożenie komunikacji sieciowej podaje się to, że, że ta komunikacja w rzeczywistości będzie ubożała, że, że jej nie będzie. Natomiast z drugiej strony są też badania przeciwstawne, które wskazują na to, że, że właśnie nie, że, że dzięki temu, że możemy komunikować za pośrednictwem sieci, to wiele osób właśnie się aktywuje w ten sposób, bo, bo ma taką możliwość. Możliwość. Więc ja bym tutaj raczej poszła w tę stronę, że obie te i cyberprzestrzeń, i komunikacja twarzą w twarz, obie istnieją, współistnieją, dopełniają się. Natomiast to jest, myślę, indywidualna kwestia tego, czy ktoś bardziej komunikuje w sieci, czy bardziej komunikuje w rzeczywistości. Na pewno dzisiaj w czasach. Pandemii ta komunikacja oczywiście przeniosła się do internetu, ale to ze zrozumiałych przyczyn. No i też widzimy, jak bardzo ułatwiła ona nam tę komunikację i jak dała nam możliwości do komunikowania, które być może nie odbywałoby się, gdyby nie sieć. Pani doktor, to jeszcze na koniec poproszę o diagnozę, zanim będzie recepta. To jeszcze o diagnozę naszego stanu komunikacji sieciowej. Jakie są główne grzechy, które jako użytkownicy popełniamy? Jeżeli możemy sobie pozwolić na, na taką diagnozę, po Twoich badaniach z pewnością już wiemy, y, główne błędy, czy też jakieś niedociągnięcia, na które pozwalamy sobie w sieci, które tam przechodzą czasem niezauważone. Ja bym zwróciła uwagę na. Y na grzeczność, na grzeczność językową i etykietę, na przykład w formach adresatywnych. Myślę, że to jest bardzo duża bolączka internautów. Czyli to są wielkie litery? To jest zwracanie się do swoich odbiorców, na przykład w komunikacji mailowej. I to jest dostrzegane zarówno w wielkich firmach, korporacjach, jak i na uczelni, w takim środowisku akademickim. Pytanie, jak zwracać się do naszego odbiorcy, też oczywiście, jak kończyć taką wiadomość, czyli szanowny panie, szanowna pani, witam. To są takie, myślę, bardzo duże bolączki, zresztą, na które też wskazują moi studenci na zajęciach. Myślę, że brakuje nam takiej edukacji w tym kierunku która nie do końca powinna dotyczyć tylko kierunków językoznawczych, ale każdego kierunku, bo jednak komunikuje się każdy. Witam, chyba nie wchodzi w grę, to możemy od razu studentom zdradzić, że witam, to nie jest chyba najbardziej grzecznościowa forma, ale tu pani doktor z pewnością bardziej konkretną diagnozę postawi. A co z ortografią? Bo przyznam szczerze, że zdarza mi się czytać posty na Facebooku i na innych mediach społecznościowych i zgrzytają zęby na widok niektórych słów zapisanych w sposób bardzo orientalny. Czy tam, w sieci jakoś popuszczamy sobie trochę te, te reguły językowe, czy ta ortografia i gramatyka, już nie wspomnę o interpunkcji, ma wakacje w sieci? Ma wakacje w sieci, ale to też dlatego, że ma, miałaby, ma wakacje również i w tej komunikacji w rzeczywistości. Może to wynika z tego, że mało piszemy i, i rzeczywiście, kiedy ta komunikacja sieciowa opiera się na piśmie, to pojawiają się wtedy te różne braki, chociaż. Jest bardzo duże grono też osób, które wykazuje się bardzo dużą kompetencją językową. Ja bym tutaj aż tak bardzo negatywnie nie postrzegała tej komunikacji sieciowej, ale rzeczywiście z ortografią jest duży problem, podobnie jak z interpunkcją. Interpunkcji często brakuje, ale na jej miejsce pojawiają się emotikony właśnie. I, i emotikony też. Odwzorowują tę komunikację niewerbalną, są taką próbą usilnego poszukiwania tej komunikacji niewerbalnej w sieci. Zatem rzeczywiście można zaobserwować wiele różnych problemów, ale mimo to jest też i optymistyczny wariant, i, i widzimy światło, bo jest wielu internautów, którzy też dbają o, o ten zapis. Ale w dużej mierze też wynika to z szybkości. Jednak w sieci chcemy jak najszybciej się komunikować. Dlatego też to tempo sprawia, że ta jakość treści czasem pozostawia wiele do życzenia. Czyli na recepcie wypisujesz nam uważność, nieco więcej zaangażowania w te komunikacje. Co jeszcze można byłoby dodać? Uważność, tak jak najbardziej. Zaangażowanie również. No i też ta grzeczność językowa. Czyli zawsze pamiętajmy, kto stoi po drugiej stronie. I tutaj... Też przy okazji grzeczności nasuwa mi się na myśl hejt, który jest dzisiaj tak na, na tak dużą skalę jest tak niepokojącym zjawiskiem. Też bym próbowała zająć się i, i tym, czyli może spróbujmy podjąć działania, które będą ten hejt niwelowały w sieci. To ja postaram się zakończyć grzecznie, szanowne panie, szanowni panowie, tak pięknie o języku polskim, jak rozmawiałam dzisiaj z dr Izabelą ławecką. Nie wiem czy jeszcze porozmawiamy, ale mam nadzieję, że uda mi się zaprosić ciebie raz jeszcze, by porozmawiać o dalszych kuluarach naszej komunikacji w sieci. Bądźmy uważni, bądźmy ostrożni, bądźmy grzeczni dla siebie i przede wszystkim szanujmy drugiego człowieka, czy to na Facebooku, czy w innych mediach społecznościowych. Po prostu odbiorca powinien być chyba dla nas co najmniej tak samo ważny jak my sami dla siebie. Bardzo ci za dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem była doktor Izabela Ławecka z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo. A my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Efekt Sieci. Radio Campus. Same sztosy.